Warszawo, my jesteśmy kościołem mocy. Zapamiętaj tą nazwę i szukaj nas na internecie. Jestem tutaj dzisiaj po to, aby przekazać Ci proste słowa, które mogą dać Ci życie wieczne. Mianowicie Jezus umarł w Twoje miejsce i chcę Ci powiedzieć o Jezusie, który jest najwierniejszym przykładem przyjaciela. Każdy człowiek pragnie mieć takiego przyjaciela, jakim jest Jezus. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć tutaj, że Jezus jest nie tylko moim Panem, ale Jezus jest przede wszystkim moim przyjacielem i mogę na Nim zawsze polegać, bo On jest żywy i prawdziwy. On zmartwychwstał, On pokonał grzech, On pokonał moce ciemności, pokonał diabła, rozbroił wszystkie siły ciemności i poszedł na krzyż w Twoje miejsce. Dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos, pamiętaj, że każdy człowiek urodził się oddzielony od Boga. Oddzielony od Boga i po to przyszedł Jezus, aby Ciebie z tym Bogiem pojednać, aby objawić Ci tego Boga, aby objawić Ci charakter i naturę Boga, aby ukazać Ci, jakim prawdziwie jest Bóg. On uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych i uwalniał ludzi, którzy mieli duchy niemocy. I my dzisiaj również jesteśmy tutaj po to, aby usłużyć Wam i aby uwolnić Was, aby przynieść Wam życie, błogosławieństwo i wolność, zwiastować Wam pokój, bo tym jest Ewangelia, dobrą nowiną, abyście wyszli z więzienia, abyście zostali wyrwani z rąk diabła przez proste zawierzenie i uwierzenie w to, że Jezus jest Panem, bo każdy, kto uwierzy w imię Jezusa, otrzyma prawo, otrzyma moc, aby stać się Synem Boga Najwyższego. I to jest Ewangelia, że każdy z Was, niezależnie od tego, kim jest, może znać Jezusa, może z Nim chodzić, może słyszeć Jego głos. On jest nadzieją. Chcę Ci powiedzieć, że jest ratunek, jest nadzieja. Jeśli jesteś chory, podejdź do nas, zostaniesz uzdrowiony. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jeśli masz różnego rodzaju dylematy życiowe, problemy w życiu, podejdź do nas. Pomodlimy się za Ciebie. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie problemy ludzkości. On jest mocą Boga, On jest mądrością i dlatego Wam Go dzisiaj zwiastujemy. Mądrość krzyczy na ulicach. Poznaj Boga, pojednaj się z Nim. Bóg jest dzisiaj dostępny dla Ciebie przez wiarę. Jeśli w swoim sercu wierzysz i ustami wyznasz, będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus zmartwychwstał, możesz dzisiaj stać się dziedzicem Królestwa Bożego. Zwiastuję Ci niewysłowioną radość, pełną chwały, coś, czego sam w stanie nie jestem Ci opisać swoim językiem i swoimi słowami. To jest tak głębokie i to jest tak wspaniałe. Ten Jezus jest blisko. Jeśli dzisiaj do Niego zawołasz, On przyjdzie i zmieni bieg Twojego życia. On nada sens, bo On jest sensem. On nada sens Twojemu życiu. On prawdziwie jest życiem. Poza Jezusem jest tylko śmierć. Poza Jezusem jest niegodziwość. Natomiast w Jego Królestwie jest radość, pokój i sprawiedliwość. I każdy, kto chce stać się dziedzicem tego Królestwa, potrzebuje Ducha Bożego. Aby ujrzeć to Królestwo, które jest w Duchu Świętym, potrzebujesz narodzić się na nowo z wody i z ducha. Możesz dzisiaj być napełniony mocą Boga i doświadczyć zmartwychwstałej mocy Króla Królów, bo Jezus to potężny Bóg. Jezus to cudowny przyjaciel, to doradca, to życiowy doradca na całe życie, na wieki. Warszawo, podejmij dzisiaj najmądrzejszą decyzję w swoim życiu i zawołaj do Jezusa. Uwierz w Jezusa, pojednaj się z Bogiem przez Jego krzyż i stań się uczestnikiem nowego przymierza.